Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Jest 3000 followersów dla nas na portalu LinkedIn, na portalu Facebook, ale również na stronie www.kdobrowolski.pl możecie znaleźć moje realizacje. Współpracuję z najlepszymi, takimi jak Krzysztof Dobrowolski, autor bloga Lin jest dla ludzi. Dzień dobry, Sławku, witam wszystkich słuchaczy. Październik jest miesiącem oszczędzania i powiem Ci, Krzysiek, że jestem niezadowolony, ponieważ właśnie się zaczął, a ja zdałem sobie sprawę, że generuje całą masę różnego rodzaju strat w budżecie domowym. Okej, okay, czyli tracisz pewnie pieniądze, tak? Przeliczając, no, przeliczamy to na pieniądze. Pieniądze, czas, różnego rodzaju materiały, środki czystości, żywność. Ja Ci opowiem może troszeczkę no o tym więcej. No właśnie, jakbyś to naświetlił. W zeszłym tygodniu zaczęło się od leczo. Uwielbiam leczo. A teraz jest jesień. Mhm. To wiesz, w zeszłym tygodniu zrobiłem sobie mały garnek i zjadłem go od razu. Taki był pyszny. Ale teraz zrobiłem taki wielki garb, bo mówię, o wiesz, bardzo lubię leczo, na pewno przyjdą ludzie do mnie i zjemy to wszystko. I wyobraź sobie, że szef mnie wysłał na delegację. I cały ten gar, który leżał w lodówce, skwaśniał i musiałem go wyrzucić. Mhm. Byłem wściekły. Mhm. Byłem wściekły, rozumiesz? Naprodukowałem się tego 5 litrów. I pies z kulawą nogą nawet tu nie zajrzał, bo za oknem leje. Wiesz, jak wygląda październik w tym roku? Tak jest. No, ładnie to nazwałeś. Naprodukowałeś się. Ja bym powiedział nawet, że nadprodukowałeś się, czyli dokonałeś klasycznej mody matki wszystkich strat, czyli wykonałeś nadprodukcję. Wyprodukowałeś więcej, niż jest ci potrzebne w danym momencie. Po co to zrobiłeś? No to po co? No myślałem, że będzie dobrze, no że przyjdą ludzie, że się zje, że będę miał apetyt, że będę w domu. Wiesz, no źle założyłem sytuację, źle zaplanowałem, aha, no, nie miałem właściwych danych, no chyba dlatego. To się zdarza też, Sławku, na produkcji. Ja Ci podam przykład z mojej działki. Wiesz, że jestem facetem z produkcji i bardzo często się zdarza, że jakiś zespół produkcyjny właśnie zrobi to, co Ty, czyli nadprodukuje. Idzie im bardzo dobrze. Mają jakiś łatwy produkt, nie muszą się przy nim dużo wysilać, mają dobrą efektywność, więc jest nadzieja, że dobry wynik będzie, a może i nawet premia za to wpadnie. I produkują, pomijają plan produkcyjny, przeskakują coś, jadą, wydłużają sobie serię, przychodzisz rano, powiedzmy, że to była nocka i masz stosy produktów, które nie są ci potrzebne. No to jest bardzo, bardzo podobne do tego, co ty zrobiłeś i powiedziałeś, że ci to skwaściało, tak? Wyrzuciłeś? Tak. No właśnie, jeszcze nie powiedziałeś o tym, że przez pewien czas, jak ty byłeś na delegacji, to miałeś zajęte miejsce w lodówce, tak? Bo jak to był gar... No takie zapasy zrobiłem ogromne, jak to był gar, że ci powiem, że cała rodzina by mogła jeść. Absolutnie. Tylko, że wiesz, jak ja patrzę, to tak, w lodówce już miejsca nie było. W ogóle patrząc z punktu widzenia ekonomii, to rachunek za prąd pewnie będzie duży, bo to wszystko tam stało, się ziębiło, ja to wyrzuciłem potem. Mm-hmm. Czyli twoja nadprodukcja wygenerowała ci zapasy, tak? Dlatego powiedziałem, że to jest matka wszystkich strat, bo ona ci generuje następne zapasy. Musisz spłacić, a ty jeszcze zużyłeś komponenty, bo przecież ty kupiłeś do tego pewnie leczo składniki, tak? I też no nie jasne. Były za darmo, tak? Gaz użyłeś, czy energię elektryczną, żeby to wszystko zagotować, tak? Swój czas włożyłeś, żeby wyprodukować, tak? Stałeś nad tym garnkiem, mieszałeś, wyprodukowałeś zapasy, czyli zużyłeś wszystkie swoje materiały, plus zająłeś miejsce, tak? Wyobraź sobie, że ci moi pracownicy, którzy w nocy wyprodukowali, zajęli dodatkowe 5 metrów kwadratowych i poranna zmiana przychodzi, zaczyna produkcję i nie ma gdzie się zmieścić. Wiesz, oni nie mają gdzie postawić, na drogę nie postawią, bo tam jeżdżą pociągi, pod maszyną nie postawią, bo zaraz się potkną. Wiesz, tracisz miejsce na zapasy, straciłeś pieniądze i tracisz miejsce. I trzecia rzecz od razu się pojawia po tej nadprodukcji, wady jakościowe, defekty. Bo co się stało z twoim leczo? Ono się zepsuło, tak? No musiałeś... tak, ona jest do niczego. No musiałem je zutylizować. Musiałeś wyrzucić. No to wyobraź sobie, że w pracy u mnie ktoś przeciągnął serię i wyprodukował o 1000 sztuk za dużo, nie popatrzył na plan, zadowolony poszedł do domu, przychodzi rano inżynier, mówi: słuchajcie, chłopaki, to jest ten dzień, kiedy wdrażamy zmianę inżynieryjną, także tutaj mieliśmy w planie zrobić tylko 500 sztuk, przezbrajamy się na nowy komponent, jedziemy z nowym indeksem. I co się okazuje, że on w planie było 500, ale oni wyprodukowali 1000, bo tak fajnie szło, wiesz. I
te 1000 musisz wyrzucić, tak? Te 1000 się nie nadaje już do niczego. To są wadliwe produkty, mimo że one się wydają dobre, tak? Troszeczkę inaczej niż w twoim garnku, ale one nie są dobre z punktu widzenia klienta, który zamówił, wiesz, zmianę inżynieryjną. Także... Klient nigdy ich nie odbierze, podobnie jak ja, nigdy już nie zjem tego lecza, no bo mnie nie było, byłem na delegacji. Dokładnie tak, a wszyscy wydaliśmy pieniądze na to, żeby to wyprodukować, tak? No dobrze, wymieniłeś już 3 rodzaje strat wraz ze mną, analizując to, co się stało. Ja teraz powiem ci, jaki lepszy numer dzisiaj miałem, wiesz? Bo miałem prześcieradła i mówię, wypiorę te prześcieradła, one były białe i tak zawsze sobie tak włączam program taki pranie brudnej bielizny. I to mi mieliło przez 2 godziny 30 minut chyba. I wyobraź sobie, ja siedziałem przy tej pralce dosłownie z 15 minut, tam na wyświetlaczu było 5, ja nie wiem, jak oni to liczą. Na wyświetlaczu było 5 minut. Ja siedziałem, żeby to się wyprało, żeby wyjść z domu, żeby to rozwiesić i zmarnowałem w ten sposób prawie pół godziny, siedząc i czekając, aż pralka skończy prać. Ja mówię, czas to pieniądz. No oczywiście, no bo co zrobiłeś efektywnie? Efektywnym twoim czasem to było załadowanie tej pralki, dodanie tych wszystkich twoich prześcieradeł, dodanie proszku, uruchomienie programu i naciśnięcie przycisku start, tak? Cała reszta, no, tak. To było oczekiwanie. No to jest automat. Tak? No to automatycznie pierze, wiesz. Czwarta strata. Wyobraź sobie, że masz operatora, który ma maszynę, no niech to nie będzie pralka, niech to będzie maszyna CNC, która obrabia jakiś element i ten człowiek układa, niech to będzie kilka elementów, 5-6 na jakiejś tacy, wkłada do maszyny, naciska start i ma całe 90 sekund na... robienie nic, tak? Wiesz, to jest człowiek, któremu płacisz, chciałbyś, żeby coś produkował, a on patrzy na zamknięte drzwi. No to tak jak ty patrzyłeś na tą pralkę. Czyli człowiek czeka na maszynę. Oczekiwanie jest czystą stratą. Nie wiem, jak ci pomóc w przypadku pralki, ale jeżeli chodzi o operatora... Ja już wiem. W instrukcji znalazłem, że tam można nastawić, żeby ona piszczała po wypraniu. Ja będę wtedy słyszał, siedząc w drugim pomieszczeniu, pracując, że ona już skończyła i tak muszę sobie to skonfigurować. Czyli będziesz pracował, nie będziesz czekał bezczynnie. No tak, no wiesz, patrzenie się w wyświetlacz pralki, który ciągle wyświetla 5 minut, mimo że to 5 minut trwało znacznie dłużej, no to jest coś nieprawidłowego. Ja ci mówiłem, piorę prześcieradła, które są niezbyt jeszcze w dodatku brudne. Mogłem nastawić to na krótki program. Zdałem sobie sprawę, że ja jak zwykle nastawiłem program do brudnej bielizny. W związku z tym, powiem ci, że to pranie przeprało się chyba 15 razy. Niepotrzebnie. Zeszły mi detergenty, przed prąd. Pralka chodziła 2 godziny 30 minut dokładnie. Czyli użyłeś za dużego młotka do tego małego gwoździa albo strzeliłeś z armaty do muchy. Znaczy efekt osiągnąłeś, tak? Wbiłeś gwoździa albo rozkwasiłeś muchę, tak jak chciałeś. Tylko że kosztowało cię to o wiele więcej, tak? Czyli zastosowałeś, czy wygenerowałeś piątą mudę, nadmierne przetwarzanie. Zastosowałeś środki niewspółmierne do potrzeby, którą miałeś. Lin po polsku. Myślę, że spokojnie mógłbym przeprać 3 bębny na tych środkach piorących i za ten prąd i za tą wodę. No ale ja cały czas myślę, jak to wszystko zoptymalizować. Ja się za to wezmę. Teraz będę zwracał uwagę na to, jaki program dobieram do wsadu. Ale są rzeczy gorsze w moim życiu, które mnie bardziej bolą, trzepią mnie po kieszeni aż miło. Tak? Ja ci powiem. Mam samochód. Samochód jest fajny, ma automat, ale muszę dojeżdżać do pracy codziennie 35 km. No i co ja zrobię, no Krzysiek? Na nic twój lin, bo tego nie zoptymalizujesz. No ja muszę tam jeździć. A w czasie jazdy zarabiasz jakieś pieniądze, jak jedziesz? No i śmieszny jesteś. Przecież nie będę pisał artykułu, ani nie będę nagrywał z tobą rozmowy kierując, bo muszę być uważny. Czasem stoję w korkach. Właściwie to tracę ten czas i jestem wściekły. No oczywiście, transport to jest 6 rodzaj mudy, czyli przemieszczanie się, które nie przynosi ci żadnej zmiany wartości, nie dodajesz wartości. W firmie to wygląda tak, że możesz przestawiać na przykład towar z miejsca na miejsce albo przestawiać z jednego stanowiska do drugiego, zamiast dać dwóch operatorów blisko siebie, żeby ten towar stał blisko i żeby nie trzeba było go wozić, to ktoś paleciakiem albo widlakiem wozi paletę kilka metrów dalej. W twoim przypadku to jest trochę trudniejszy temat, bo tutaj można byłoby zestawić te stanowiska i byłoby ok. Ty nie jesteś w stanie przestawić swojego mieszkania w łatwy sposób bliżej fabryki albo fabryki bliżej twojego domu. To jest, tutaj musimy wejść w temat dzielenia mudy na dwa rodzaje.
I to jest muda pierwszego rodzaju, czyli to jest taka, która jest niezbędna i której nie jesteś w stanie uniknąć, żeby wykonać swoje zadania. Tak jak powiedziałem, nie jesteś w stanie szybko zmienić miejsca zamieszkania, żeby być bliżej pracy, ani przestawić z fabryki bliżej. Tak? To jest wszystko wykonalne, ale w dłuższej perspektywie. Podobnie jest w zakładzie produkcyjnym. Możesz zmienić technologię, możesz zmienić maszynę, ale to nie jest coś, co możesz zrobić w krótkiej perspektywie. To jest ta muda pierwszego rodzaju, niezbędna, ale nie łatwa do wyeliminowania. W przeciwieństwie do tej drugiego rodzaju, która jest, że tak powiem, w zasięgu ręki i można ją zmienić praktycznie z dnia na dzień. No, ale lepszy numer, to ci powiem, to dzisiaj po południu był. Bo mi komputer wyświetlił w samochodzie, że żarówka się spaliła, świateł pozycyjnych z tyłu, wiesz? Mhm. I ty wyobraź sobie, no to co, no to wszedłem do góry, umyłem ręce, zjadłem obiad, schodzę, naprawię żarówkę, nie? No to wziąłem śrubokręt krzyżakowy. Mhm. Wyobraź sobie, że oni zastosowali Torxa. Okej. Okay. No to ja na górę, na trzecie piętro, szukam Torxa w skrzynce, wziąłem Torxa i przyszedłem na dół. Odkręciłem klosz. I myślałem, że mnie po prostu zaleje krew. Wyobraź sobie, że w środku zastosowali jeszcze jednego Torxa, ale nie o tym wymiarze. No to ja na trzecie piętro. Ja wymieniałem żarówkę przez 1,5 godziny. Okej. Okay. To mi bardzo przypomina taką sytuację z mechanikami moimi. Miałem takiego asa niedawno, który do każdej awarii przychodził, nie powiem, że tak jak go Bozia stworzyła, bo był ubrany, ale z gołymi rękoma, czyli nie miał żadnego narzędzia. Nie miał nic przy sobie. Czyli szedł 2 minuty z warsztatu do maszyny, popatrzył, oj, co tu się zepsuło. Jak już zobaczył, co się zepsuło, to szedł po narzędzia, czyli szedł po klucze, po śrubokręty, po kombinerki, tak, brał te rzeczy. Przychodził jeszcze raz, kolejne minuty mijały, produkcja stała, ludzie czekali. Rozkręcał, otwierał, patrzył. O, taka część się zepsuła, więc trzeba pójść. I szedł jeszcze raz do warsztatu na półeczkę tych podręcznych części zamiennych drobnych i wracał jeszcze raz, tak? I wyobraź sobie, ile tych kursów wykonał. No trochę podobnie jak ty z tą twoją żarówką, tak? No to żarówką, tak jak tak? Ja. No to tak jak ja. No to zbędne ruchy, Sławek, niepotrzebne ruchy. Gdybym ja wziął skrzynkę całą, wiesz, no, z kluczami, to ja bym to zrobił w 5 minut. Najbardziej mnie zdenerwowało to łażenie, ale wiesz, łażenie... Góra, dół, góra, dół, ale to jak masz samochód rozkręcony, to musisz zawsze, wiesz, włożyć rzeczy do środka, zamknąć te drzwi, przecież nie, ja nie mam podwórka, ja mieszkam w bloku, rozumiesz, więc trzeba zadbać o to, żeby to wszystko było zabezpieczone i tak naprawdę to skonsumowało tak wiele czasu. To jest czas, ale wyobraź sobie, że to się dzieje rano przed pracą, a ty masz ważne spotkanie i musisz dojechać. I wyobraź sobie, że robisz dokładnie takie same ruchy, tak? Czyli oprócz tego jeszcze, że się nabiegałeś, otwierałeś, zamykałeś ten samochód, to nie zdążyłeś na spotkanie, tak? A w przypadku mojej linii produkcyjnej nie wyprodukowaliśmy zamówionego towaru i klient go nie dostał. To są takie same konsekwencje. Zbędne ruchy, niepotrzebne, zupełnie niepotrzebne, można to inaczej przemyśleć. Dobrze, październik jest miesiącem oszczędzania. Mam nadzieję, że na końcu tego miesiąca wykorzystam wszystkie te Twoje rady i pogrupuję moje straty w taki sposób, że będę w stanie konstruktywnie im zapobiegać. Ja może wymienię, nie wiem, czy dobrze sobie to zapisałem. Nadprodukcja, zapasy, defekty, oczekiwanie, nadmierne przetwarzanie, transport rodzaj pierwszy i drugi oraz zbędne ruchy. Czy tak? Tak, to jest te 7 rodzajów muda klasycznych spisanych w Toyota Production System, powszechnie znanym. Ostatnio dodaje się jeszcze 8 rodzaj muda, czyli niewykorzystany potencjał Twoich pracowników, czy Twoich kolegów, czy Twoich podwładnych, zależy na jakiej jesteś funkcji. Czyli organizacja nie wykorzystuje właściwie kompetencji, predyspozycji swoich pracowników. Z jakiegoś powodu może trzymać super wybitnego konstruktora na stanowisku jakimś bardzo podrzędnym wypełniania tabelek i wysyłania codziennego raportu, wiedząc, że ten człowiek ma super wykształcenie, radzi sobie z oprogramowaniem do designu i można było z niego o wiele więcej wykorzystać, ale ktoś albo tego nie wie, albo tego nie chce i traci potencjał tego człowieka, tak? I traci tak naprawdę, firma też traci, bo można byłoby zupełnie inaczej zagospodarować. To jest jakby niewłaściwe gospodarowanie zasobami, w tym wypadku potencjałem człowieka. Czyli moglibyśmy dopisać tą 8 mudę tu jednego. Oj, to ja też się dopuściłem. Powiem ci, że ostatnio cały dzień strzygłem trawnik, kosiłem ten trawnik, a nie lubię tego robić straszliwie.
i sobie pomyślałem, że przecież mogłem zapłacić synowi sąsiada, który by mnie w rękę pocałował za to, 10 zł za godzinę. No, on to by szybciej zrobił, bo on ma praktykę, on w całej dzielnicy kosi te trawniki, widzisz? To widzisz, to okazuje się, że ty byś zrobił coś innego, to z jednej strony to było niewykorzystanie twojego potencjału, bo przecież ty mógłbyś zrobić coś wyższych lotów w tym czasie. Ja bym fajny artykuł napisał, ale, na przykład jakiś. Ale załóżmy, że ten syn sąsiada jest tak samo bystry, inteligentny i też ma bloga, tylko pisze go pod nickiem, którego ty nie znasz, tak? I to jest twój największy konkurent. Czyli robiłby to samo, ale on to robi z szybszym cyklem. On jest po prostu sprawniejszy w tym, co robi. To tutaj dotykamy czegoś, co jest znane jako Mura, to jest siostra Mudy, czyli zmienność w procesie, zmienność w cyklu, coś, czego też powinniśmy dotknąć, co powinniśmy eliminować, bo możemy być, może mieć wyeliminowane zbędne ruchy, możemy transporty wszystkie uciąć, możemy być świetni, zgodnie z planem, nie robić nadprodukcji, pilnować jakości i tak dalej, ale jeżeli jeden operator będzie produkował w ciągu 8 godzin 1000 sztuk, a drugi 1200 tymi samymi środkami, to znaczy, że coś jest nie tak. Mimo że wszystko wydaje się z punktu widzenia Muda w porządku, to widzimy, że jest pewna strata i to jest ta zmienność w procesie. A jeżeli już mówimy jeszcze o zmienności i o murze, to jeszcze jest Muri, czyli Muda, Mura i Muri. Muri to jest to ostatnie coś, co może być efektem twoich działań usprawniających. Uważaj, bo jeżeli doprowadzisz do przeciążenia twojego systemu, że tak powiem ładnie, czyli dociążysz za bardzo twoich pracowników albo dociążysz za bardzo twoje maszyny, to możesz mieć negatywne efekty twoich oszczędności i twoich optymalizacji, bo może się okazać, że pracujesz poza parametrami producenta i twoja maszyna szybciej się zużywa, rośnie ci awaryjność i masz więcej przerw i wcale nie zaoszczędziłeś na eliminacji Mudy. A popatrz na pracownika, jeżeli go dociążysz ponad siły, będziesz go eksploatował do granic możliwości, bo tak ci dyktuje filozofia wyszczuplania produkcji i chcesz być super bez Mudy, to się może obrócić przeciwko tobie, bo zaraz może wzrosnąć absencja chorobowa, a nawet rotacja, możesz stracić tych pracowników, więc z tym eliminowaniem Mudy ostrożnie, z głową, i trzeba mieć zawsze na uwadze to, że są jeszcze dwa inne elementy, które idą z tym w parze. Mura i Muri. Dobrze, dziękuję. Bardzo dużo rzeczy dowiedziałem się dzisiaj od Ciebie. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i czytelnicy również będą zadowoleni i wyrażą to poprzez pozytywne komentarze, lajki oraz szerowanie nagrania. Ja zapraszam na bloga Linie Styl dla Ludzi oraz do wysłuchania innych nagrań z cyklu Lin po polsku. Mówił do Was Sławomir Szczepaniec i Krzysztof Dobrowolski. Dziękuję bardzo. Lin po polsku. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Szczepaniec, jestem dziennikarzem i promotorem marki. Jeśli chcesz wypromować własne przedsięwzięcie lub wziąć udział w cyklu Lin po polsku, kwadrans z ekspertem,